dwóch kandydatów i tylko jedno miejsce. Rywalizacja w tyckiej bramce trwa w najlepsze. Sezon pomiędzy słupkami rozpoczynał Rafał Dobroliński, ale w ostatnich dwóch meczach bronił Marek Igas. Potrzebowaliśmy troszkę innych impulsów. Rafał wpuścił kilka bramek w ostatnich meczach i na pewno czuł taką dużą presję, odpowiedzialność na swoich barkach. Bramkarz jest taką specyficzną pozycją, gdzie ta odpowiedzialność jest naprawdę bardzo duża. No i taka decyzja, że ściągnęliśmy tą odpowiedzialność poprzez to, że sobie usiadł na ławce i spokojnie sobie analizuje swoje występy, czekając na następną szansę, a Marek był cały czas gotowy do występu w pierwszej drużynie i udowodnił, że jest godnym następcą, godnym rywalem. Efekty przynosi także rywalizacja na pozostałych pozycjach. O miejsce w środku obrony walczą Marcin Biernat i Łukasz Bogusławski. Na skrzydle Dawid Błanik z Pawłem Kaczmarczykiem, a w ataku Kamil Zapolnik z Michałem Fidziukiewiczem. Tak to powinno wyglądać. Najlepszym bodźcem do pracy, jednym z najlepszych, jest właśnie rywalizacja na pozycjach i uczciwa forma pracy, uczciwa decyzja trenerska, to jest to, co motywuje zawodników właśnie do tego, żeby na treningach dobrze wyglądali, żeby w meczach pokazywali to, co mają najlepsze, i nagrodą jest właśnie występ w meczach mistrzowskich. No i tak próbujemy pracować. Bardzo fajnie to w ostatnim meczu wypadło. W grze o wyjściową jedenastkę są cały czas Wojciech Szumilas i Mateusz Grzybek. Do składu aspirują także Nikolas Wróblewski, Mateusz Pańkowski czy Dawid Rogalski. I oni muszą się jeszcze, wiadomo, dużo uczyć, ale dla każdego zawodnika, jeśli jest rywalizacja, jest zdrowa rywalizacja, taka jak jest tutaj, to wydaje mi się, że i dla drużyny, i dla tych zawodników wyjdzie tylko tak na korzyść. Korzystnie drużyna GKS-u Tychy wypadła w ostatnim spotkaniu. Tyszanie po bardzo dobrym meczu pokonali Olimpię Grudziądz 2-1. Teraz przed GKS-em wyjazdowy pojedynek z Górnikiem Łęczna. To będzie wyjątkowe spotkanie dla Jurija Szatałowa. Obecny trener trójkolorowych prowadził drużynę z Lubelszczyzny przez ponad 3 lata. No to jest na pewno dla trenera Szatałowa taka bardzo miła rzecz, bo tam spędził troszkę czasu, super wyniki jak na ten zespół, awans do Ekstraklasy i dwa sezony dobrej pracy w Ekstraklasie, i to na pewno czas, który się nie zapomina, i tam zostawił wielu przyjaciół, znajomych, dobre wspomnienia. I no myślę, że jeśli chodzi o pracę, to pracujemy normalnie, nie ma nic wyjątkowego w przygotowaniach meczowych. Ale na pewno jak trener się tam pojawi, to gdzieś pewne sentymenty, pewne wspomnienia odżyją. I to są takie rzeczy w piłce nożnej bardzo ważne. To są takie miłe chwile, że kogoś gdzieś dobrze wspominają, że coś się kiedyś dobrze zrobiło i że cząstkę siebie zostawiłem na boisku. Drużyna naszych sobotnich rywali po spadku z Ekstraklasy nieco się zmieniła. Co ciekawe, w drużynie Górnika występuje były zawodnik GKS-u Tychy Radosław Pruchnik. W składzie jest także kilku doświadczonych piłkarzy. No tu absolutnie nie możemy lekceważyć. Popatrzmy na tabelę, to są tylko 2 punkty różnicy. To drużyna, w której gra wielu zawodników doświadczonych w ekstraklasowych bojach. Oczywiście no, inna drużyna jak w ekstraklasie, ale też troszkę inny poziom, umówmy się, i tutaj na pewno z naszej strony bardzo duża mobilizacja. Podchodzimy bardzo poważnie do tego meczu, analizujemy przeciwnika i na pewno nie ma w nas żadnej takiego zadufania w sobie po ostatnim dobrym meczu. Taki dobry mecz, który myśmy rozegrali, powinien nas tylko, i tak myślę, że będzie nas motywował do pracy. Chcemy złapać serię, chcemy seryjnie wygrywać, chcemy w miłej atmosferze wrócić z Łęcznej. A tak jak mówię, absolutnie nie lekceważymy, nie ma nawet w nas takiego poczucia, bo zdajemy sobie sprawę, jak dobry to jest zespół, jaki też ma potencjał. Jest wielu zawodników, którzy są doświadczeni i jakby tworzą tą drużynę, więc czy Grzesiu Bonin, czy jest też Tymiński, który ostatnio bramkę strzelił, także jest wielu ciekawych zawodników, i tak jak u nas jest też wielu młodych, którzy chcą się wypromować i chcą w tej lidze zabłysnąć, więc na pewno ciekawy rywal i tak jak mówię, dla nas bardzo ważny mecz, bo jedziemy na Łęczną i wiadomo, jak te nasze wyjazdy wyglądały wcześniej, także chcemy w końcu wygrać i zdobyć 3 punkty.
Z wyjazdowych spotkań Tyszanie przywieźli tylko jedno zwycięstwo i remis. Górnik w ostatnim meczu pokonał w Chorzowie Ruch, choć do 84 minuty podopieczni Tomasza Kafarskiego przegrywali 0-1. Czasem graliśmy bojaźliwie, tak? Nie ustrzegaliśmy się też błędów indywidualnych. Trochę czasu minęło, więc każdy jakby wiedział, jakie błędy popełniał. Jedziemy po to, żeby wygrać i to jest dla nas najważniejsze. Do dyspozycji trenera są wszyscy zawodnicy poza Łukaszem Grzyszczykiem. Początek spotkania w sobotę o godzinie 16:00. Relacja na oficjalnej stronie GKS-u Tychy.